Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na tym kanale. Niestety to już jest bardzo szybko zleciało. To już jest ostatni vlog na tym kanale. Teraz pakuję prezenty i patrzcie co wymyśliłam. Tego konia już zapakowałam. Prezentuje się tak. Moim zdaniem wygląda bardzo realistycznie. Ten kij to jest normalny kij, nawet trochę tu wystaje tak dla zmyłki. I po prostu na żywo to wygląda coś dużo lepiej. Wygląda to bardzo realistycznie. No, i moja mama i jak ja pokazałam to mojej, powiedziałam, patrz co mam dla Heleny. To ona powiedziała, koń? Ten, i bo to od razu widać, że to jest koń. I no, jak się żyje w rodzinie hobby horse'owej, no to widać, że to jest koń jednak. Ale tak, mam zapakowane. Na razie też mam zapakowane czekolady, takie czekoladki dla taty. Świeczki dla mamy i kartkę dla taty, a resztę muszę dopiero jeszcze zapakować, no ale tak to się prezentuje. Ale teraz przejdźmy do kalendarzy. Dobra, a więc otwieramy. Niestety nie mam już kalendarza naklejkowego i od mojej siostry, ale mam resztę. Dobra, od Sarisy na koniec. 24 od Sinseya. Nic szczególnego, ale bardzo ładny pierniczek biały. Moim zdaniem jest bardzo ładny. Od Fairy O! Ale tego się nie spodziewałam. Mam nadzieję, że kalendarz się spodobał. Wesołych świąt. Tak, się spodobał bardzo. Dziękuję. I mamy dwa charmsy. Taki lizaczek i taki cukiereczek z napisem sweet. Bardzo ładny. I mamy halterek. To zaraz przymierzymy, naprawdę. Dzisiejsze okienko od Charms by Art jest 10 na 10, naprawdę mega. Charms 9 na 10, bez bardzo ładny. Wow. Ale o głowie. Ale ładna potylica. 10 na 10 okienko. Dobra, 9 na 10, bo do głowy mogło być lepsze. No ale my z mega. Przymierzymy na Esie i na Halfusia. Jak na Esie będzie dobre, to na Halfusia już nie przymierzam. O głowie na Esie przymierzone jest po prostu piękne. Ten naczółek jest dla mnie trochę za gruby i taki za nudny, więc po prostu wymienię naczółek i będzie piękne. Takie śliczne hakamore. Naprawdę 10 na 10 okienko. Kocham Esię w czarnym, jeju. Ona miała teraz brązowe głowie cały czas, a w czarnym jest... Tu mi się tęcza... Ej, widzicie to? Tu? O, na Esię to bardziej widać. Tu mi się taka tęcza zrobiła. Widzicie to? Nie wiem od czego. Nic mi tu nie zasłania kamery. Ale tak właśnie to wygląda. No zobaczcie. Esiutka, piękna głowa. Patrzcie, jakie to ogłowie jest piękne. Piękne hakamory. Regulacja wszędzie. Potylica. O. To ogłowie to jest naprawdę cudo. Jestem w nim tak zakochana. Sarisa, jeśli to oglądasz. Kocham cię. Ale zdejmujemy głowę i przymierzymy teraz resztę rzeczy. No, ten halter by musiał być wtedy tak, a po drugiej stronie jest wtedy tak, więc no niestety. Więc taki halter bardziej tylko do sesji i tak dalej. No, ale i tak jest bardzo ładny. Pewnie na inny konik jakiś by pasował. Chociaż i tak byłby pewnie trochę wysoko, ale no do sesji to jak najbardziej się przyda. Bardzo ładnie, a czempsików na razie nie będę przymierzać, potem znajdę dla nich jakieś fajne miejsce. Chciałabym was bardzo przeprosić za światło, ale nagrywam to wieczorem, ponieważ właśnie teraz no, były prezenty. No i pokażę wam co dostałam. Może do tej hobby horse'owej części na końcu przejdziemy, a najpierw wam pokażę takie nie hobby horse'owe, tutaj takie zety ze zdjęciami od mojej cioci, tam jestem moja ciocia i ja, jak byłam mniejsza. Kalendarz taki konikowy. Na 2024.
Grześki. Skarpetki jeździeckie. Jedna jest, i one są dwie różne. Jakieś słodycze, więcej słodyczy. Kolejne skarpety, ale one są noszone po kimś chyba. Squishy iPhone 15 Pro Max jest napis. I to jest taki squishy telefon iPhone 15 Pro Max z konikiem narysowanym. No i reszta to są jakieś tam słodycze. A teraz część tamtereram konisiowa. I nie, nie dostałam Esi. Dostałam ogłowie od Toriki. Tak się prezentuje to ogłowie. Bo myślę, że jest bardzo ładne. Ale to nie wszystko. Dostałam też ten naczółek. Od Ambar. I dostałam dwie pary wodzy. Pierwszy takie z gumą, że tu jest normalna skóra, a tu jest guma, żeby amortyzować, że jak się nie ciągnie, że jak ktoś ma tendencję do ciągnięcia konika, to żeby on się nie zginął, tylko tu się ciągnie, a z konikiem się nic nie dzieje, dopiero jak się naprawdę stałe siły pociągnie, to się coś stanie. No, ale ja nie lubię wody z gumą używać, dlatego że potem się przyzwyczajam do ciągnięcia i za bardzo mi lata ręka. Ale dostałam też normalne wody od Tariki, takie bez żadnej gumy. Takie same są, tylko po prostu zamiast tej gumy tutaj jest skóra. Więc bardzo dziękuję, są super. Jeśli mamo i tato to oglądacie, to bardzo też wam dziękuję. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku vlogmasku. No, do zobaczenia. Pa! Możecie się pochwalić w komentarzach, co też dostaliście, a teraz już oficjalnie. Pa!